Marta Szymik, witajcie w kolejnym odcinku. Oto skrót wybranych wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w naszym regionie. Wielkimi krokami zbliżają się walentynki. Z tej okazji już w najbliższy piątek, 8 lutego, w Cieszyńskim Teatrze odbędzie się koncert walentynkowy Stacja Miłość na rzecz hospicjum imienia Łukasza Ewangelisty. Na koncert zaprasza drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Kopernika w Cieszynie. Start godzina 11. i 17. Walentynkową propozycję ma dla Was Dom Zielin Przytulia w Brennej. W piątek Przytulia zaprasza na warsztaty pod nazwą Kartki walentynkowe z talizmanem. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:30, wstęp wolny. W sobotę miłośnicy Żurku Krakowskiego i Góralskiego powinni wybrać się do Ustronia. Wielkie gotowanie startuje w samo południe. Wydawanie Żurku będzie miało miejsce o godzinie 15, koszt 5 zł. Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na cele charytatywne. Tego dnia na płycie rynku zaprezentują się firmy z ekologicznymi piecami, pokazy od 12 do 16. Jeżeli ktoś woli bardziej zmotoryzowane atrakcje, to z pewnością znajdzie coś dla siebie na Równicy. Muzeum Zabytkowych Motocykli Rdzawe Diamenty zaprasza na 14 zimowy wjazd na Równicę. Impreza co roku przyciąga motocyklistów chcących zaprezentować swoje maszyny w zimowej odsłonie. Jest to świetna okazja, by zobaczyć motocykle zarówno historyczne, jak i bardziej współczesne. Zbiórka o godzinie 12 przy bramie Muzeum Rdzawe Diamenty. Sobotni wieczór można spędzić z Mirosławem Jędrowskim, który wystąpi wraz z zespołem w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie, start godzina 17. Z kolei w niedzielę Czantorię odwiedzą czworonożni przyjaciele. W godzinach od 11 do 14 odbędą się pokazy psich zaprzęgów. Członkowie klubu sportowego psich zaprzęgów opowiedzą o specyfice tego sportu, jak i o charakterach psów zaprzęgowych. Jednak największą atrakcją będą przejażdżki z dziećmi na saniach. Impreza odbędzie się 10 lutego po zawodach narciarskich dla dzieci ustroniaczek. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Zachęcamy do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia!